Kilkaset osób wzięło udział w charytatywnym biegu dla Mikołaja Smola. Trzylatek choruje na nowotwór złośliwy siatkówczaka i potrzebuje pieniędzy na kosztowne leczenie w Stanach Zjednoczonych. Zebraliśmy ponad 520 osób, ponad 130 dzieci, co w sumie dało ponad 16 tysięcy złotych wpłaconych na Mikołaja. Ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli i którzy mnie dzisiaj zrozumieli przez całe te wszystkie spotkania, które robiliśmy, organizowaliśmy, bo wydaje mi się, że oprócz mojego zamieszania poszło całkiem przyzwoicie. Tak dużej imprezy sportowej w Zielonej jeszcze nie było. Cel jest szczytny, wszyscy biegną dla Mikołaja. Jest to kolejna edycja jakiegoś wydarzenia, które organizujemy dla Mikołaja ze Strzebinia. Największe słowa podziękowania należą się dla kaletańskiej grupy Spartan Team na czele z Karolem Nowakowskim, bo to właśnie ta grupa dała iskrę do organizacji tego wydarzenia i gdyby nie Spartan Team, tego wydarzenia dzisiaj w Kaletach by nie było. Także bardzo serdecznie tej grupie za tą iskrę dziękuję. Dobre wieści płyną, jeśli chodzi o stan zdrowia Mikołaja. Bardzo się cieszymy, że wszyscy jakąś cząstkę w ten stan zdrowia Mikołaja możemy wnieść. Kaletanie mają dobre serca, kaletanie lubią pomagać i umią pomagać przede wszystkim. No, Mikołaj czuje się dobrze, jest na, powiedzmy, na pierwszym kroku takim leczenia. Dostał już jedną chemię do oka, jakieś tam zabiegi też już miał wykonane, no i do przodu jest. Czuć wsparcie, no i tylko dziękować no, tym, którzy się chciało tutaj przyjść, biegać, uczestniczyć w imprezie. No bardzo miło, no i jesteśmy bardzo zaskoczeni. Bieg wygrał Wojciech Lichota, który do Kalet przyjechał ze Skoczowa. Trasa super, poza kilkoma ogrodzonymi miejscami, gdzie trzeba było uważać, rewelacyjne. Bardzo szybka trasa, wyszło mi na zegarku przewyższenie chyba 11 metrów, także typowo trasa na życiówkę, gdyby nie te warunki. Spośród pań najszybciej do mety dotarła gliwiczanka Katarzyna Laskowska. No dużo było te odcinki śliskie, zalodzone, ale ogólnie bardzo przyjemna, bardzo fajna, w lesie, mięciutko, no, płaska dosyć, z pewnymi elementami tam podbiegów, ale bardzo fajna, bardzo fajna. Lubię pomagać innym, bieg charytatywny, dlatego że tu już jestem. To jest też dla mnie taki element przygotowawczy pod większe starty, bo trasa troszeczkę pogórkowata, mogłem fajnie się sprawdzić, fajne tempo zrobić, no i co, no, trzeba pomagać, to jest najważniejsze w tym momencie. Jestem mamą dwójki dzieci, więc wiem, co to znaczy, kiedy jest walka o dziecko, także na pewno jestem tu nie po to pierwsze miejsce, tylko po to, żeby pomóc dziecku. No to jest najważniejsze. A to, że wygrałam, to jest po prostu czysty przypadek. Czysty przypadek. Ale naprawdę, no jestem całym sercem, z rodzicami, z małym. No a po prostu trzymam kciuki. Bardzo się cieszę, że no taki wydźwięk zrobiła ta akcja, bo naprawdę bardzo dużo ludzi dobrej woli postanowiłem pospacerować, pogoda dopisała, więc tym bardziej, także naprawdę z całego serca jestem wdzięczna, dumna z ludzi, że potrafimy sobie pomagać i jest ta nadzieja, nie? Jest ta nadzieja w ludziach, że potrafimy się jednoczyć jednak, nawet za sprawą takiego biegu, prawda, który jest no, rewelacyjny.